Hejka, tutaj Black Queen i witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część bookshelfturu, czyli po prostu przegląd moich półek, mojego regału. Ostatnio w pierwszej części zrobiliśmy te pierwsze półki. Zostało nam jeszcze 5 półek. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie nam to pójdzie. Mam nadzieję, że zmieszczę się tutaj w tym filmie ze wszystkim, a jak nie, to zrobimy part 3. Zaczniemy sobie teraz od tej trzeciej półki od góry. Ona jest szersza, największa, najwyższa, bo tutaj właśnie mam książki zaczęte i książki, które mają po prostu największy format. Tak jak ostatnio będę pokazywała różne pierdółki, które tutaj posiadam i będę po prostu wszystko wyciągać, żeby pokazać Wam okładki. Na początek chcę pokazać moją figurkę z Miraculum. To jest Marinette i ma do tego też takie serducho. Jak się to otworzy, to jest pieczątka właśnie z Miraculum. Ja kocham ten serial, także lubię takie pierdółki właśnie z tego zbierać. Mam również kominek tutaj z woskiem. Akurat tutaj wosk mam włożony coś a la kompot truskawkowy, coś takiego, ale to nie pachnie ani trochę truskawką. To jest taki bardziej cynamonowo-cytrynowy zapach, bardzo jesienny, więc dlatego jest wyciągnięty. Tutaj są moje sudoku, bo jestem mega fanką i jak sobie jadę gdzieś daleko, to lubię po prostu sobie siedzieć i robić sudoku. Jestem team sudoku niż krzyżówki. Kiedyś próbowałam krzyżówki robić, to niestety chyba jestem za młoda na krzyżówki. Bardzo mało rzeczy po prostu znam, tylko jakieś filmy bardzo stare, polskie, bo ja bardzo polskich filmów nie oglądam. I ogólnie jakieś bardzo trudne słowa, także to totalnie się nie odnalazłam w tym. To są właśnie moje zaczęte książki. Mamy Le Fruzy w kieszonkowym wydaniu. Póki co jestem na samym początku, ale podoba mi się. Mój bullet book. Tu sobie piszę różne rzeczy, jakieś tam plany i tak dalej. Zaczęłam dosłownie wczoraj Małe Życie. To jest taka cegła. I to, co jeździ ze mną najczęściej i tak najbardziej aktywnie czytam, czyli Gujcio. Następnie mamy tutaj Bossing. To już też dosłownie jestem na końcówce, tylko tyle mi zostało. Także to też powinnam, w sumie już dawno do tego nie zaglądałam, ale to dosłownie na raz mi raczej pozostanie. I do tego taki piękny zeszyt w Harry'ego Pottera, bo właśnie lubię sobie notatki robić z tego i jakieś rzeczy przydatne, które po prostu wpadną mi w oko i wiem, że najbardziej do mojego typu włosów się przydadzą, to po prostu zapisuję sobie tutaj. Następnie mamy bardzo dużo zeszytów, planerów. Tutaj mam taki ładny właśnie po prostu notes, w którym piszę takie bardziej cele moje życiowe, jakieś listy marzeń, bardziej takie rzeczy właśnie mocno dalekie w przyszłość. Tamten bullet book jest bardziej taki na co dzień, na zapisywanie list, to-do list na konkretny dzień albo miesiąc. Następnie mam kolejny notesik i ten był od filmów. Tu mam dokładnie konkretne filmy typu filmy Marvela rozpisane i seriale Marvela, klasyki kina, bajki, które chcę nadrobić, serię filmów, filmy do rewatch, całą listę filmów Tima Burtona i różne takie inne, na przykład, które grał Johnny Depp, bo jestem jego ogromną fanką, także to jest typowo notes na filmy. Jak widać, bardzo lubię notesy i bardzo lubię robić listy. I każdy mój zeszyt jest od czegoś innego. Następnie jest taki zeszyt. On jest bardzo brzydki, ale założony bardzo dawno temu. I tu są różne wycinki z gazet, tu jak byłam malutka. Po prostu różne pamiątki. Potem trochę w nim pisałam, ale ogólnie clue jest takie, że wstawiam tu jakieś zdjęcia, jakieś stare legitymacje, bilety do kina, bilety z koncertów, na przykład Nocny Kochanek. I po prostu opisywałam, co tam się działo, to na przykład Powerwolf. Tutaj moja przepaska z Hollywood Vampires. Tak, i mój bilet, gdzie właśnie udało mi się spełnić moje marzenie i
szukać Johnny'ego Deppa. I tu na przykład mamy też zrobione zdjęcie Instaxem, jak dobrze mówię, właśnie ja, moja przyjaciółka i mój chłopak na wakacjach w Turcji. Następnie jest mój zaksiążkownik, bo jestem ogromną fanką dziewczyn zaksiążkowane i tutaj robię różne listy typu TBR i zapisuję, co danego miesiąca przeczytałam. Fajna sprawa, bardzo polecam. Jest dużo właśnie takich pierdółek, kolejny planer. Następnie są moje kolorowanki, Madele, po prostu z Disneya. Tak to się prezentuje. Rzadko kiedy koloruję, ale tak. Wolę te wyklejanki diamentowe znacznie bardziej, ale od czasu do czasu mam chęć coś pokolorować, to mam właśnie mandale Disneya. Kolejny notes. Ten głównie służy do nauki na studia. Przed jakąś sesją po prostu duży format i w linię i sobie rozpisuję różne rzeczy. Dalej mamy faktoklejki, gdzie uczę się różnych ras, różnych planet i tak dalej ze Star Warsów, bo jestem ze Star Warsami na bieżąco. Jedyne co aktualnie oglądam to Ahsokę i muszę nadrobić Andor, bo tam obejrzałam chyba 3 odcinki. Następnie jest cała seria Sherlocka Holmesa. Nie wiem, czy jest sens tutaj pokazywać okładki, chociaż może jedną, ale wszystkie wyglądają praktycznie tak samo. Tak, i te dwie właśnie mam przeczytane, dlatego one są do góry nogami i są tym kolorkiem do góry. A te są jeszcze nieprzeczytane. Olbrzymi album z BTS. Olbrzymi i bardzo stary już. Bardzo stara księga, bajki ze starego kufra. Tutaj jest, tutaj są właśnie Andersena. I też gdzieś z jakiegoś po prostu, z jakichś staroci, z jakiegoś garażu. Jak być piękna, sekrety urody. Pewnie już mało aktualne, ale stwierdziłam, że chciałabym sobie zobaczyć, jak kiedyś o tym pisali, także mam też coś takiego. Ostatnie to są puzzle z Disneya, taka panorama bardzo duża, może kiedyś je użyję, ale ja ogólnie nie za bardzo potrafię i też nie do końca lubię układać puzzle. Chciałabym móc to zrobić z kimś, ale niestety wszyscy, którzy mnie otaczają, też nie lubią tych puzzli układać, więc ja już nie mogę doczekać, jak już one będą zrobione i będę mogła je powiesić na ścianie. To mnie interesuje, ale samo robienie, jakby samo układanie, to ja mam za mało chyba cierpliwości na to. Tak, i to było wszystko z tej półki, lecimy półkę niżej. Tam już mamy Bridget Jones, właściwie dziennik Bridget Jones. Pierwszy tom Igrzysk Śmierci, Klaudia Bianek i Życie po Tobie. 27 Śmierci Tobie Kobeta, Joanna Gierek-Onuszko. Tak, Gierek-Onuszko. Tego jestem też bardzo ciekawa, bo to jest właśnie reportaż o Kanadzie. My dzieci z dworca Zoo, czyli Gody Tomka Sawyera, to również czytałam, ale chcę sobie zrobić re-read, bo jeśli wiecie albo nie wiecie, ja lubię co jakiś czas wracać po prostu do książek mojego dzieciństwa i sobie je odświeżać. Następnie mamy Shantaram, to też jest kolejny klos, ale to już myślę, że zostawię sobie na przyszły rok. Mamy też Narnie, Lew, Czarownica i Stara Szafa, czyli tom pierwszy. Następnie jest Narnia tom drugi, czyli książę Kaspian. Ten obcy w bardzo starym wydaniu, bo dorwałam go w pracy. To również jest książka, którą przeczytałam i tak samo sobie zrobić re-read. Książka o jakichś historiach, które są prawdziwe, ale nie dało się ich wyjaśnić i to się nazywa Niewyjaśnione. Bardzo gruba księga, czyli Winnetou. Ostatnie dwie, czyli Harry Potter i Więzień Azkabanu, bo pierwszą i drugą książkę przeczytałam, miałam wypożyczoną z biblioteki, tą dostałam dawno temu już na urodziny, kiedyś wrócę do Harry'ego Pottera. I właśnie tutaj są te zakładki takie z Kinder Joy. Ostatnia książka, czyli Nasz ostatni dzień, Adama Silvera. Dodatkowo na tej półce znajduje się taka zrobiona z gliny koralina, która oryginalnie służy do tego, żeby włożyć tutaj kadzidełko. Ja niestety kadzidełek nie lubię, więc po prostu nie robię tego. A to jest zrobione własnoręcznie przez moją koleżankę. Oprócz tego mam taką tutaj skrzyneczkę
Dorwałam ją po prostu w takim domu, w którym po prostu sprzedawali wszystko, bo nie wiem, czy tam właściciele zmarli, czy jak to wyglądało, ale tam było mnóstwo po prostu staroci i ja ją dostałam chyba za 10 zł. A w środku są różne pierdoły i większość z nich to takie karteczki z filmami, które po prostu sobie losuję, jeśli nie mam pomysłu, co obejrzeć. Mam ogólnie o tym, żeby kiedyś po prostu takie vlogi nagrywać dzienne, jeśli będę miała taki dzień, to totalnie cały dzień siedzę w domu, żeby wylosować sobie 3 filmy właśnie z tego, właśnie z tej skrzyneczki, po prostu je ocenić tutaj na filmie po prostu kiedyś. No i ogólnie to by wyglądało w ten sposób, że wybieram sobie te 3 filmy i po prostu oglądam je, moje reakcje widzicie na bieżąco, jeśli będę chciała coś skomentować, to skomentuję i na końcu po prostu wielkie podsumowanie. Dajcie znać, co myślicie o tym, aczkolwiek teraz coraz częściej będę siedziała w domu ze względu na to, że robi się po prostu coraz zimniej. Póki co jeszcze nie jest tak naprawdę zimno i bardzo często jestem poza domem, no ale w tym okresie właśnie później jesieni i zimy wiem, że będę bardzo dużo siedziała w domu i po prostu tak sobie myślałam, żeby może taką nawet może serię bym zaczęła, albo po prostu takie domowe vlogi co jakiś czas by się pojawiały. Także bardzo chętnie posłucham, co o tym myślicie. Tak, to przechodzimy już do następnej półeczki. I w końcu dochodzimy do totalnych nowości, które książki po prostu mam od niedawna, bo zdobyte na targach książki w Gdańsku. Pierwsza z nich to jest Littering Alicji, jak żeby inaczej, to jest po prostu Alicja. Z tego co wiem, to ma chyba 3 tomy, jest jeszcze czerwona, kolorowa i Zaklęte lustro, czy coś w tym stylu. To jest właśnie wydawnictwo Vesper i to, jak ja uwielbiam tą okładkę, to jest po prostu mistrzostwo. Ta okładka jest tak piękna i jeszcze w środku była dodana zakładka do niej. No, coś pięknego. I kolejne dwie książki, które zdobyłam na targach książki, są od autorów niezależnych. Jedną w ogóle z tych książek to nawet na Goodreadsie nie ma i absolutnie nigdzie się jej nie da znaleźć, bo ta dziewczyna je sprzedaje tylko i wyłącznie na targach, na jakimś Pyrkonie i gdzieś dosłownie gdzie może, ale właśnie nie ma jej w księgarniach, nie ma jej w żadnym innym miejscu. I jest to Czarne pióro i pragnę tutaj pokazać tylko okładkę, bo ta okładka to jest coś pięknego i rozmawiałam sobie właśnie z autorką tej książki i się dowiedziałam, że to jest jej wykonanie i tak samo wszystkie w środku po prostu obrazki też są jej przez nią wykonane, bo oprócz tego, że pisze, to właśnie zajmuje się też grafiką komputerową, także mega szacun. Mam nadzieję, że o, tu w ogóle rozdziały takim ładnym piórem jest zaznaczone. Mam nadzieję, że środek okaże się równie piękny jak okładka i te obrazki. Oprócz właśnie tego, że dostałam dedykację. Tutaj mamy, proszę bardzo, dedykację z datą. Też dostałam taką naklejkę. Nie jestem do końca pewna, czy to ta sama osoba. Wydaje mi się, że może tak być. Bo z tego co widzę, on też tutaj ma jakby spadające okulary, więc może to jest ta sama osoba, aczkolwiek nie wiem. Jestem mega ciekawa, mega tego ciekawa jestem. Ostatnia książka już po prostu z tych targów książki to jest Kastrator Leszka Biegosa. Rozmawiałam sobie z tym panem, wygląda w ten sposób. I dostałam bardzo długą dedykację, mogę wam ją przeczytać. Droga Moniko, lepiej przed lekturą naleźć sobie dobrego wina, żeby mieć czym rozładować nerwy. Życzę mocnych wrażeń. Tak, i jak można tutaj zobaczyć jednego pedofila mniej, to jest ogólnie o mężczyźnie, który w ramach zemsty sam wymierza sprawiedliwość, łapie po prostu pedofili w jednym miejscu i po prostu, tak jak możecie się domyśleć, obcina im, jakby tak powiedzieć to ładnie, przyrząd zbrodni, nie wiem jak to nazwać, ale raczej wiecie o co mi chodzi. Nigdy w życiu nie słyszałam o czymś takim. Zaciekawiło mnie to, jakkolwiek to zabrzmi. I widziałam niedużo, bo tam są chyba tylko 5 opinii na Goodreadsie, ale wszystkie były pozytywne. I to mnie podkusiło, bo tak jak
Sama fabuła wydaje się taka bardzo, nie wiem, trochę zbliżona do Death Note'a, mogę tak powiedzieć. To tutaj jest troszeczkę taki ciekawy temat poruszony, jeżeli nie widziałam nigdzie takiego tematu poruszonego w innych książkach, więc zobaczymy. Lecimy z tym szybko, bo jakoś strasznie dużo gadam, mam wrażenie. Ja już to nagrywam 20 minut. Dobrze, następnie mamy Motel Kalivista. Ta okładka jest piękna i tak naprawdę nie wiem, o czym to jest i to mnie tylko zachęciło do kupna. Teatr Złoczyńców, z tego co wiem, to się teraz nazywa coś w stylu My jesteśmy złoczyńcami, czy coś w tym rodzaju. To dosłownie niedawno był dodruk i zmienili po prostu nazwę tego. Ja to mam właśnie w starym wydaniu, bo to mam z mojej pracy oczywiście i ta okładka jest piękna. I z tego co pamiętam, to chyba Idzie Książkowej Babie się podobała ta książka, bo jest właśnie dużo takich nawiązań do Szekspira chyba, czy coś w tym stylu. Także ogólnie lubię bardzo tematykę teatru, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Następnie kolejna Klaudia Bielnik i Jedyne takie miejsce. Tokarczuk i Szafa, bardzo cieniutka książka, ale nigdy nic Tokarczuk nie czytałam, więc stwierdziłam, że to będzie idealne na pierwszy raz. Pachnidło. Kocham film, mam nadzieję, że książka jest równie dobra. Teatr odtrąconych poetów. Tu też również zaciekawiło mnie po prostu, że teatr w tytule. Następnie Daisy Jones and the Six, bo po siedmiu mężów mam nadzieję, że to również będzie miłość. Zafon i Marina. To już też przez Iza Książkowany i po prostu chyba wszystkich na BookTubie polecana książka. Czarne serce, nie mam pojęcia, o czym to jest, ale ta okładka mnie przykuła bardzo. I ostatnie, najlepsze na deser. Cała moja seria książek Jojo Moes. Po przeczytaniu właśnie pierwszego, drugiego tomu, zanim się pojawiłeś, to po prostu zakochałam się w Jojo Moes i tak właśnie zaczęłam zbierać jej książki. Bardzo dużo jest w formacie kieszonkowym, ale mi to absolutnie nie przeszkadza, bo je tanie woszą, także sobie je zbierałam. Szybko przez nie przelecimy. W samym sercu morza. Srebrna zatoka. Dziewczyna, którą kochałeś. Kolory pawich piór. Ostatni list do kochanka. Z tego co widzę, to jest film na Netflixie, także to mi się podoba, jeśli ja sobie przeczytam i okaże się, że jest jeszcze dobry film, to... I trzeci tom, zanim się pojawiłeś, kiedy odszedłeś i właśnie Moje serce w dwóch światach, to jest ostatni tom z trylogii. Jeśli chodzi o dodatki na tej półce, bo przecież na każdej jest taki dodatek, to jest samotnie leżący sobie kapelusznik, strasznie mi się światło odbija. Tak, bo jak tutaj widać na tej ścianie, tam są rysunki zrobione przez mojego chłopaka i właśnie to jest najnowszy do kolekcji i po prostu czeka na dzień, aż go zawieszę. I również mam taką fajną kolorową, błyszczącą skrzynkę, właściwie pudełeczko i dotrzymam swoją biżuterię, a właściwie same kluczyki, bo do bransoletek, naszyjników mam zupełnie co innego. I na tej półce też znajdują się puzzle, tym razem z Star Warsów. Jeszcze one są w ogóle w takim bardzo niestandardowym kształcie, także są jeszcze trudniejsze do układania. Dobra, została przedostatnia półeczka, więc myślę, że zmieścimy tutaj obie, te dwie ostatnie. Na przedostatniej półce mamy Agatę Christie i Nemezis, Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata, O czym szumią wierzby, Ósmy cud świata, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi dla nastolatek. Dostałam tą książkę bardzo, bardzo dawno temu. Nie wiem, kiedy do niej przysiądę. Ta książka jest napisana przez córkę Dale'a Carnegie'a. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko. I właśnie on napisał oryginał o takim samym tytule, tylko właśnie nie dla nastolatek, tylko po prostu dla dorosłych. Wolałabym po tamtą część sięgnąć niż po tą, bo jeśli ta jest tylko dla nastolatek, to już jakby nie jestem w tym przedziale wiekowym. Aczkolwiek, no jak mam i też jest bardzo cienka, to mogę zobaczyć, co właściwie tutaj jest i może potem porównam z oryginałem. Następnie mamy A kiedy zniknie pustynia? Podoba mi się bardzo ta układka i szczerze nie mam pojęcia, czym to jest. Ten jeden dzień, Utarg Valerii. To mi daje właśnie taki vibe, jak zanim się pojawiłeś. Mam nadzieję, że też tak będzie, szczególnie te pończochy, tak po prostu tak. I kto czytał albo oglądał zanim się pojawiłeś, to wie, o co mi chodzi.
Następne książki to Ponad wszystko. Tu akurat oglądałam tylko i wyłącznie film, ale już go nie pamiętam, więc sobie będę mogła przeczytać książkę. W pogoni za rozumem, czyli druga część dziennika Bridget Jones. Mikołajek i inne chłopaki. Wszystkie kolory moich wspomnień. Mściwi, czyli drugi tom Vicious. Pierwszy tom z serii Gołąb i Wąż i drugi tom, czyli Krew i Miód. Kocham te okładki, są piękne. I ostatnie trzy książki, czyli seria Girl Online, Girl Online 2 w trasie i Girl Online Solo, czyli trzeci tom. Jest mi ogólnie bardzo ciepło, więc mogę mieć lekkie wypieki. Jeszcze jestem po świeżym koczyku, to już w ogóle, także sorry za moją twarz. Ale lecimy z ostatnią półką, uwaga. Drugi tom The Kissing Booth, czyli Na odległość. Robinson Crusoe w takim pięknym wydaniu. Również w takim pięknym wydaniu mamy Martin Eden. Znowu w takim pięknym wydaniu mamy Księga Tysiąca i Jednej Nocy, tom pierwszy. Dwa tomy serii o Rose, czyli Rose i Zaginiona Księżniczka. I Rose, bo to jest pierwszy tom, to jest drugi tom. Następnie mamy Harry Potter i Przeklęte Dziecko. I tutaj również mam takie zawieszki z Cedriciem i z Hermioną. Cesarzowa Orchidea, Kochanek Dziewicy, Wyznanie Katarzyny Medycejskiej. Ogólnie to one są w takiej tematyce, bo one wszystkie są od mojej mamy. A ona bardzo właśnie lubi taką tematykę. Śmiertelna Dawka, Wieczerza z Ziół, Siugi Bane, Księżna Mediolanu. Kolejny notes, ten jest tym razem do planowania filmów na YouTube. I to by było tyle z papierowych rzeczy. Następne są moje płyty. Mamy tutaj wideo, doskonale wszystko jedno. Wideo Nie obchodzi nas rok. Niestety troszkę poturbowana. I Loveless Faith and Dreams. Płyta mojego ukochanego zespołu, czyli Bring Me the Horizon. I to się nazywa Septmental, zaraz powiem dokładnie, tak, Septeternal. Następnie mam taką płytkę z nagraniem licealistów z Rumi, z jedynki, z książąt. Bardzo uzdolnieni ludzie. Tutaj mam płytę zdobytą u mnie w pracy w antykwariacie z muzyką rockową. Tutaj jest Rammstein, pamiętam, Metallica i różne takie inne. I ostatni album BTS, czyli Answer. I tak oto udało nam się dotrzeć do końca mojego całego regału. Dajcie znać, które książki wy posiadacie, które mam przeczytać najpierw, czy jakieś tutaj znajdziecie pozycje, które już przeczytaliście i wiecie, że są cudowne i warte po prostu przeczytania. Wszystkie komentarze będę czytać na dole i Wam odpowiadać. Zapraszam na wszystkie moje social media, na mojego TikToka, Instagrama, Goodreadsa, TV Time'a. Wszystko macie na dole w opisie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Cześć!